Wielokrotnie zadajecie mi pytania, jakie korzyści finansowe ma pracodawca, gdy mnie zatrudni. A skąd ja mogę to wiedzieć? Skąd ja mam to wiedzieć? Słuchajcie, rozważmy to na przykładzie ostatniego e-maila. Pisze do mnie mężczyzna, który ma wadę wzroku i stopień znaczny. W mojej głowie od razu pracuje tak. Ok, jeżeli go zatrudnia zakład pracy chronionej, pracuje w ochronie, to ja wiem, że do jego pensji dostaną dofinansowanie 3600, bo ma schorzenie specjalne, czyli jest 2400 plus 1200. Jeżeli duża firma, na przykład 300 czy 400 osób, to mogą na niego mogą skorzystać z pojedynczego odpisu na PFRON, czyli to będzie około 2900 circa, jeżeli nie wiedzą, że ma schorzenie szczególne, czyli pojedynczy odpis na PFRON, albo mogą dostać prawie korzystać 11600, jeżeli będą wiedzieć, że ma poczworny odpis na PFRON. A może być jeszcze jedna opcja, że po przekroczeniu 6% wezmą, uwzględnią go w zaliczeniu z PFRON jako pojedynczy odpis na PFRON, plus jeszcze wezmą do niego dofinansowanie. Albo jeżeli jest tylko duża firma, już przekroczy 6%, wezmą tylko na niego dofinansowanie. A może być duża firma, która może go odpisać 5000 zł czy 6000 zł. Słuchajcie, konfiguracji jest bardzo, bardzo dużo. Więc słuchajcie, jeżeli firma, bazuje się w firmie, mam taki przykład, żebyście sami sobie zweryfikowali. Jaka jest kwota dofinansowań, to sobie możecie sprawdzić na stronie internetowej głowy, nie musicie mi zawracać. Uczcie się samodzielności. Ja naprawdę coraz mam mniej czasu. I co możecie zrobić sami, zróbcie sami. Prosty przepis. Jeżeli firma zatrudnia do 25 osób, skorzysta tylko z dofinansowania do waszej pensji. 25 osób na etatach. Czyli w tym przypadku mężczyznę potraktuję jako 3600, będą mogli sobie odliczyć. Jeżeli jest to zakład pracy chronionej i wiecie, że tam pracuje dużo osób niepełnosprawnych, jest to firma sprzątająca czy ochroniarska, to możecie być prawie pewni, że też skorzystają tylko z dofinansowania, czyli 3600 zł. Pamiętajcie, przypominam wam, że takie firmy sprzątające korzystają tylko z dofinansowania, a nie z czterokrotnego odpisu na PFRON, bo wy tak czytacie, myślicie, że może ktoś skorzystać i z wielokrotnego odpisu na PFRON, prawie 11600 teraz, plus dofinansowanie do twojej pensji. Nie ma tak dobrze. To już wam wielokrotnie tłumaczyłem. Jeszcze raz mówię, że jest to duża firma, na przykład zatrudniająca 500 osób, to może potraktować tą osobę jako przy rozliczaniu z PFRON-em jednokrotnie, czyli tam 2900, jak patrzę na ściągawkę, albo jeżeli wiedzą, że to jest czterokrotny odpis na PFRON, prawie 11600. Tak więc nie ma prostych rozwiązań i nie szukajcie u mnie odpowiedzi. Ja mogę jedynie tylko zgadywać. Jeżeli chcecie sobie to dobrze rozpracować, musicie wiedzieć, ile osób na etatach pracuje w ogóle, pełnosprawnych plus niepełnosprawnych, i na ilu etatach pracują niepełnosprawni. I z taką informacją możecie do mnie zadzwonić i wtedy możemy kombinować. Ale przesyłając tylko, informując mnie, że macie takie schorzenie i grupę inwalidzką, ja wam nie pomogę, ponieważ mam za mało danych. Nie jestem czarodziejem. Ja jedynie tylko mogę sobie tam różne projekcje robić. Dlatego na przykład jak firmy proszą mnie o rekrutację i proszą, żeby zrekrutować osobę niepełnosprawną, to ja też patrzę pod kątem maksymalnych korzyści finansowych, żeby one miały. Więc ja proszę je, na ilu etatach już pracują osoby pełnosprawne i na ilu niepełnosprawnych, i wtedy informuję swojego klienta, czy może skorzystać z dofinansowania, czy skorzysta z odpisu. Dobieram osobę niepełnosprawną zarówno pod względem wysokich kwalifikacji, jak i korzyści, maksymalnych korzyści finansowych. Dlatego jeszcze raz wam mówię, nie zadawajcie mi już takich pytań, jeżeli zadajecie, to żebym wiedział,
Na ilu etatach pracują osoby pełnosprawne i na ilu niepełnosprawnych. I z tą informacją do mnie przychodźcie. Dziękuję, pięknej niedzieli życzę.